bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lodu, wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Dobry wieczór. Witamy serdecznie na dzisiejszym balu pana dyrektora Dariusza Łuczaka. Panie wicedyrektorki Bogusławę Kruściel i Ewę Jedlińską. Zaproszonych gości starostę powiatu sandomierskiego pana Marcina Piwka. Wychowawców, grono pedagogiczne, rodziców oraz was, koleżanki i koledzy. Abyśmy mogli rozpocząć nasz bal, prosimy pana dyrektora o oficjalne otwarcie studniówki. Dobry wieczór. Świetnie młodzież wygląda. Pragnę serdecznie powitać nauczycieli, gości, rodziców, organizatorów tegorocznej studniówki. Szczególnie miło witam uczniów klas maturalnych, którzy są bohaterami dzisiejszego wieczoru. Wasz start w tej szkole odbył się 4 lata temu, a już za chwilę meta i wasz dorosły egzamin, od którego dzieli was tylko przysłowiowe 100 dni, a naprawdę 95. Dzisiejszy bal studniówkowy jest wyjątkowy. Pierwszy, a zaraz ostatni. Pierwsza studniówka uczniów już nie 3-letniego, a 4-letniego liceum ogólnokształcącego w 8 klasie o profilu edukacja wojskowa, jednocześnie uczestników 5 edycji programu MON, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz ostatnia studniówka uczniów jeszcze 4, a nie 5-letniego technikum po gimnazjum w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jestem pewien, że to będzie wyjątkowy wieczór i noc. Bo jeżeli chcemy szczęśliwie wyjść do rozkoszy, zacznijmy od dzisiaj. Życzę więc wszystkim wspaniałego balu, niezapomnianych wrażeń. Zadbajmy wspólnie o piękne wspomnienie. Bal studniówkowy 2023 uważam za otwarty. Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela rodziców. Szanowni Państwo, jeszcze nie tak dawno ta młodzież rozpoczynała naukę w szkole średniej, a za chwilę odbędzie się ich bal studniówkowy. Mijają już 4 szkolne lata. Okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci, chwili szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, pragnę serdecznie podziękować za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję wychowawcom, pani Edycie Łukaszek oraz panu Adamowi Krakowiakowi za opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci oraz za współpracę z nami, rodzicami, za pomoc i dobre słowo. Dziękuję wszystkim pracownikom. Kochani, za chwilę polonez i bal. Życzę wam, abyście tę studniówkę i całą naukę w szkole średniej mile wspominali przez resztę swojego życia. Życzę wszystkim państwu wspaniałej zabawy. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu starosty powiatu sandomierskiego pana Marcina Piwka. Szanowna dyrekcja, drodzy wychowawcy, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, drodzy rodzice, dziadkowie, bliscy naszych bohaterów, tegorocznych maturzystów, bohaterów dzisiejszego wieczoru, ja bardzo dziękuję za zaproszenie na waszą studniówkę. Padły tu takie słowa, że nie tak dawno wstępowaliście w mury tej szkoły.
a już niedługo będziecie je opuszczali. No i myślę, że powiem w imieniu rodziców, że na pewno my mieliśmy swoje skrzynki. Kochani, czas bardzo szybko biegnie. Za 100 dni przed wami matura. Ten okres należy dobrze wykorzystać, aby również ten egzamin zdać. Czas szybko biegnie i następnie wykonaliście w swoim życiu dobry wybór, aby wasze marzenia, wasze pragnienia stały się realne. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby dążyć do celu, nie poddawać się. Świat przed wami stoi otworem, jesteście młodymi ludźmi. Nie poddajcie się, realizujcie swoje marzenia. Bądźcie dzielni, bo na to was stać, jesteście z moimi młodymi ludźmi. Z tego miejsca pragnę podziękować nauczycielom, wychowawcom przede wszystkim za trud włożony w wasze kształcenie. Dziękuję rodzicom i waszym bliskim, którzy do tej pory was wspierali. Dzisiaj są was niezwykle dumni i będą was wspierali nadal. Wszystkiego dobrego, kochani. Ten dzisiejszy wieczór niechaj będzie dla was wieczorem wspaniałym. Bo studiówka się prawie na całe życie, a nauczycieli dopiero dozmienia się za kilka lat. Za 5, 10. Nawet te chwile, gdy ustawili jedynkę, dwójkę, za kilka lat się dozmienia w kraju, że byli wymagający i tą wiedzę właściwie przekazali. Wszystkiego dobrego dla was na dziś. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Niechaj ten wieczór będzie dla was niezapomniany i wspaniały. Dziękuję. Dzisiaj, 28 stycznia 2023 roku, cieszymy się atmosferą studniówkowego wieczoru. Dziękujemy Państwu za to, że przyjęliście zaproszenie do wspólnej zabawy, albowiem co ofiarowano ze szczerego serca, winno być szczerym sercem przyjęte. Podziękować chcemy Panu Dyrektorowi i Panią Wicedyrektorką za stworzenie nam warunków do zdobywania wiedzy. Zgodnie z tradycją rozgłosimy nasz bal